Cerkiew grecko-katolicka skansen w Sanoku, sfilmowany 11 sierpnia 2013 roku. A tutaj dzwonnica. Czy związana jakoś z tą cerkwią, to nie wiem, ale w każdym razie no i ta cerkiewka naprawdę jest prześliczna. Figury pokazujące drogę krzyżową, skansen w Sanoku. Sierpnia 2013 roku filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. A to inna, nieco większa cerkiew skansenu w Sanoku. Przyszedłem od strony drogi krzyżowej i za chwilę, jak ci turyści, ta wycieczka pójdzie dalej. Ja z małżonką pójdę w kierunku tej nieco większej drewnianej cerkiewki. Jeżeli więcej coś wiesz o tym obiekcie, zapraszam cię do komentarza. To mi wygląda na jakiś dworek. W każdym razie nie obiekt sakralny, prawdopodobnie wybudowany przez kogoś zamożniejszego. A tutaj inne budynki skansenu w Sanoku.